nocy z 26 na 27 listopada 2014 roku na terenie postradzieckiego obiektu fortyfikacyjno-badawczego na trasie kolejowej numer 32 w mrocznym Parowie doszło do serii zdarzeń, które bywalcy stacji zapamiętają na długo. Oddział wojskowych od wielu tygodni znajdował się w tragicznej sytuacji. Posterunek odcięty od reszty świata, znajdujący się na głównym korytarzu obiektu, zapobiegał ruchom pomiędzy strefą a Wielką Ziemią. Brak dostaw amunicji, żywności i sprzętu potrzebnego do przetrwania w surowych warunkach zony, o braku prądu i wody na posterunku nie wspominając, szybko skłonił wojskowych do współpracy z mieszkańcami stacji. Noc rozpoczęła się od awarii głównego generatora prądu. Przedstawiciele wszystkich obecnych wtedy frakcji zostali zmuszeni do spędzenia nocy wyłącznie przy świetle świec i latarek. Sytuacja ta była prologiem do nadchodzących wielu tragicznych wydarzeń. Powinność odkrywa, że jeden z jej członków został zastrzelony w tajemniczych okolicznościach. W trakcie dochodzenia dowiadują się, że stoi za tym jeden ze stalkerów, na skutek czego zawiązują sojusz z podatnymi na propagandę i osłabionymi wojskowymi. Zagrożenie ze strony strefy czekało nie tylko poza murami. Do wnętrza, poprzez dziurę w suficie, w pomieszczeniu służącym za strefę buforową poza mury obiektu, regularnie ześlizgiwały się mutanty. Kiedy generator wysiadł, te rozpoczęły regularne ataki na drzwi śluzy, niejednokrotnie je forsując. Oprócz regularnego ich ubijania, stalkerzy musieli zapobiec przed ich dalszym napływem do wewnątrz schronu. Stalkerzy musieli również rozwikłać tajemnicze działanie anomalii, która pojawiła się na trasie do anomalii teleportacyjnej. Jedynej drogi do handlarza z Wielkiej Ziemi, zaopatrującego placówkę we wszystko, co było potrzebne na miejscu. Przybywający na miejscu profesor Rudolf Mosbauer próbował jako pierwszy ekolog na miejscu uzyskać wstępne informacje na temat nowej anomalii, co przypłacił życiem. W konsekwencji tego wydarzenia powinnościowcy wraz z wojskiem, dzięki uzyskanej wiedzy, postanowili relokować anomalię za śluzę prowadzącą poza mury obiektu. Było to jednak tragiczne w skutkach. Anomalia nie zabijała, lecz modyfikowała materię biologiczną, z którą się zetknęła. Przemienione mutanty wdarły się na teren obiektu, zabijając i infekując wiele osób. Profesor oraz wielu powinnościowców i wojskowych, ku przerażeniu wszystkich obecnych, bardzo szybko powrócili jako zombie. W nieznany nauce sposób medyk dał radę cofnąć skutki anomalii i przywrócić nieumarłych oraz martwych do życia, by wsparli oblężoną wioskę w walce z mutantami. Po pokonaniu mutantów, Sojusz Powinności i Wojska postanowił ostatecznie rozwiązać sprawę osób, które przyczyniły się, według ich myśli, do rozszerzenia strefy. Barman zostaje postrzelony, a następnie dochodzi do strzelaniny z siłami handlarza z Wielkiej Ziemi. Ta kończy się samobójczym atakiem z użyciem granatu, na skutek czego giną wszyscy obecni, wraz z handlarzem. Ostatni pozostały na posterunku wojskowy, gdy orientuje się, że przeżył jako jedyny, wraz z pierwszymi promieniami poranka popełnił samobójstwo. To, co przeżyli, na zawsze pozostało w ich głowach. Siły frakcji się zmienią, pojawią się nowi, którzy zmienią zasady gry w zonie.